Zatrzymaj się na czas, dobrze zastanów, zanim coś powiesz i z siłą najcięższych dział, tym jednym słowem cały nasz świat zetrzesz w pył. Października. Odkąd pamiętam, mama ciągle na mnie krzyczała. Kasiu! Kasiu! Kaśka! Mogłabyś? Idzie z tą wodą, co ty robisz? Tutaj, tak? Tak, co się głupio pytasz? Pieszyć, nie masz na to całego dnia. No szybciej, dziewczyno! Gdzie z tymi przyprawami? Kiedy mnie tak trzymamy, no? Zbieraj to, migię! Nie wiem, co się z tobą dzieje. Chciałam tylko mamo spytać, gdzie je dać? Do sąsiada zanieść. Co za tuman jeden! God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding. 29 listopada. Mama zawsze miała wygórowane oczekiwania wobec mnie. Możesz mi powiedzieć, co to jest? Moje oceny. Twoje oceny? Czy ty widzisz, w jakim one są tragicznym stanie? Czwórka z matematyki, nie po to płacę za twoje korepetycje. Mamo, poprawię to. Tak? Czwórkę z polskiego też poprawisz? Tak. Dziewczyno, ja nie wiem, co się z tobą dzieje. W ogóle się nie uczysz. Uczę się, mamo, a to poprawię. Obiecuję. Gdybyś się uczyła tyle, ile jesz... Telefon. Telefon, powiedziałam. Grudnia. Mama wiecznie wpędzała mnie w kompleksy. To może ta? Nie. Beznadziejnie uwydatnia twoje grube uda. To którą w końcu bierzemy? Spróbuj tak. Pokaż się. Jak? Sama nie wiem. Nie. Do tej sukienki trzeba mieć biust. Czy mam tutaj czekać? Chwila! To jest ładna, prawda? Coś w niej jest. Ale musiałabyś mieć do niej spięte włosy. Ale mamo, ja lubię rozpuszczone. Ej, przestań, takie suche strąki. Stycznia. A tato? Niby jest, ale jakby go nie było. Niby słucha, ale jakby nie słuchał.
tam? A, nic ciekawego. Jak w szkole? Dostałam 5 z polskiego i 4 z informatyki. To dobrze. I 2 z historii. Dobrze, dobrze. Tato, pożyczysz 100? Mhm. Wiesz, tato, chyba jestem w ciąży. To super, cieszę się. Marca. Nawet zwykła wizyta sąsiadki skończyła się awanturą. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno zamykać oczu. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno na moment spocząć. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno porzucać drogi. Co to było? Ale co? Ile ciastek zjadłaś? Kilka. Kilka? O kilka za dużo. Ciastka były dla pani Justyny. No, ona by sama wszystkich nie zjadła. Ty... A skąd wiesz, nie dałaś jej nawet szansy, bo wszystkie zjadłaś sama. Nie zjadłam wszystkich sama, też się mogłam poczęstować, prawda? Nie. Chcesz być jeszcze grubsza? I tak już się nie myślisz w żadną sukienkę. Kwietnia. Mam wszystkiego dość. Nie chce mi się żyć. Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak tworzyć szczęśliwą rodzinę. Ale jedno jest pewne. Im lepsze relacje w rodzinie, tym łatwiej ustrzec młodego człowieka przed niebezpieczeństwami czyhającymi na progu dorosłości. Skoczyć z niemocy, wyrwać się na krok. Zasłabić, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się.